Cześć. Nie nagrywałem tu nic od kilku miesięcy i potrzebny był mi ten czas na to, żeby sobie przemyśleć pewne sprawy, bo traktowałem wszystkie poprzednie filmy jako taką motywację, która miała mnie naprowadzić na to, żebym osiągnął pewien cel. No i po dłuższym czasie okazało się, że niestety, ale nie ma to żadnego sensu, bo cel mi uciekał, motywacji brakowało i tak naprawdę te filmy już straciły sens dawno temu. I zacząłem robić to wszystko po swojemu od nowa, z nową motywacją i z nowym podejściem. Przestałem się martwić o swoje kolana, przestałem się martwić o jakieś słabości, tylko po prostu wziąłem się do roboty i troszkę ponad 2 miesiące mi to zajęło. Udało mi się w końcu zrobić to, czego nie zrobiłem przez ostatnie 2 lata, czyli schudłem 15 kg. I chciałem, żeby dokumentować sobie tutaj na tym kanale, dokumentować sobie w tych filmach nowy cel, który mam przed sobą, tylko właśnie w formie dokumentowania. Nie chcę, żeby te filmy były jakąkolwiek motywacją, czy żeby jedno od drugiego zależało. Na pewno chciałbym kiedyś sobie wrócić do tej przygody, bo to na pewno jest przygoda mojego życia. I wrócić sobie po pewnym czasie i przypomnieć sobie, jaką drogę przeszedłem. Celem jest Runmageddon na początku kwietnia. Jest jeszcze 5 miesięcy. 5 miesięcy do tego, żeby się przygotować, żeby wystartować w 6-kilometrowym biegu z przynajmniej 30 przeszkodami. Jest to wyjazd do Wrocławia, będzie to wyjazd na pewno 3-dniowy. Nie wiem jeszcze, czy sam, czy zbiorę jakąś ekipę. Kilka osób wstępnie się deklaruje, że chciałoby ze mną tam pojechać, ale umówmy się, no to jednak wymaga przygotowań. Nie wiem, czy szczególnie teraz w okresie świątecznym, na początku roku, czy będą mieli siłę i ochotę się przygotowywać, a start bez przygotowania, no to czy jest dobrym pomysłem, to nie wydaje mi się. Chciałbym w tych filmach, które raz na jakiś czas będę tutaj wrzucał, pokazać drogę, którą przechodzę, treningi, które wykonuję, sam wyjazd też na pewno, sam wyjazd będzie mega ciekawy i zobaczymy, może uda się znaleźć kogoś, kto będzie chciał się razem ze mną przygotować, tylko tak na poważnie, żeby po prostu przebiec ten bieg, niezależnie od czasu, ale żeby go przebiec. A po Runmageddonie na pewno chcę stawiać przed sobą jeszcze większe wyzwania sportowe. Takie wyzwania, które będą wymagały przygotowań, które nie będą takimi wyzwaniami dostępnymi dla, powiedzmy, każdego, kto wejdzie w to prosto z ulicy. Także cały czas chcę się rozwijać i tutaj już nie jest celem samym w sobie zdrowie, poprawa sylwetki, bo to było dla mnie za mało. Ja zawsze miałem do czynienia ze sportem, ze sportem na takim... sportem, który wymagał dużo przygotowań. Zawsze lubiłem rywalizację i takie ćwiczenia dla siebie, dla swojej satysfakcji nie są dla mnie czymś, co by mnie na długo zatrzymało. Liczę na to, że te filmy będą ciekawe, że sam będę chciał do nich wracać i też zauważać swoje błędy po czasie, że wszystkie te cele, do których będę dążył, mam nadzieję, że nie sam, zostaną osiągnięte. I trzymajcie kciuki.